Cześć, dzień dobry. Piątek pełen inspiracji. Jak widzicie, mój pies bardzo się interesuje puczkami w koszyczku. A ja chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że tak miło został przyjęty mój ostatni film. Film, który tydzień temu zamieściłam. Film na temat robienia przeze mnie skarpetek. Niesamowicie jest mi miło z tego powodu. Na 1000 osób, które oglądały ten film, jedna kliknęła kciuk w dół. No cóż, nie wszystkim musi się podobać to, o czym opowiadam. Piesku, teraz będzie o wełnach. A dzisiaj chciałam w ramach inspiracji opowiedzieć Wam, jak wróciłam do dziergania sweterków. Bo historia jest taka, że ja właściwie nigdy nie zaprzestałam robienia skarpetek na drutach. Robię je przez całe życie i właściwie nigdy nie miałam jakiejś dłuższej przerwy. Natomiast jeśli chodzi o robienie większych form, no to mam taką za sobą kilkuletnią przerwę. Nie wiem, czym spowodowaną. Być może po prostu nawałem obowiązków, jakimiś innymi hobby, które mi się tam gdzieś zaczęły pojawiać w życiu. Być może po prostu no tak się złożyło. Kiedyś, bardzo dawno temu, miałam swoje konto na Ravelry i tam wszystko notowałam, ale był taki moment, kiedy je po prostu usunęłam. I potem założyłam ponownie, po jakiejś przerwie, takie konto, żeby po prostu mieć dostęp do wzorów. To takie konto do podglądania po prostu. Rolek, pójdziemy na spacer, ale potem. I sobie. Nie możesz tutaj być. Już, uciekaj. Przepraszam. Dobra, miałam nadzieję, że mi się uda nagrać film bez przerwy. Po prostu tak, o jak leci, bez potem składania mozolnego i żmudnego, a się nie dało. Dobrze, wracając do Ravelry. Mam tam teraz konto i zaczęłam jakby nowe konto. Ponownie i zaczęłam sobie notować właśnie od czasu, kiedy powstał mój pierwszy sweterek, właśnie po tej dużej przerwie kilkuletniej. Zaczęłam sobie tam notować wszystkie swoje, jak to się nazywa, udziergi. No i właśnie, pierwszy, jaki zrobiłam po przerwie, to był taki, to była taka bluzeczka letnia, to było rok temu latem. Potem robiłam bardzo długo skarpetki przez całą zimę, jakieś czapki. I pierwszy taki duży sweter zimowy, to był sweter na podstawie filmików Dagny Zielińskiej. Wzięłam sobie, otworzyłam filmik dla początkujących absolutnie osób. Troszeczkę to było dla mnie wesołe, ale dlatego, że nie jestem osobą początkującą, nie czuję się taką osobą. Ale naprawdę polecam wszystkim, którzy chcieliby zacząć film Dagny Zielińskiej o robieniu easy sweater. To jest naprawdę easy. Robiło mi się jak po masełku. Wszystko sobie od razu przypomniałam. Więc no, jak widać, nie tylko dla osoby, która chce w ogóle zacząć robić na drutach swetry, ale również dla takiej osoby, która jak ja miała jakąś dłuższą przerwę. Oczywiście ja nie miałam problemu na przykład, żeby sobie zmienić rozmiar drutów, dopasować do swojego rozmiaru, bo Dagna robi sweterek dla osoby bardzo drobnej. Ja noszę rozmiar L, więc troszeczkę zmian to ode mnie wymagało. Użyłam do zrobienia tego swetra włóczki Charisma. Ona gryzie, od razu mówię. To jest 100% wełna. Ja mi gryzienie nie przeszkadza. Początkowo myślałam, że zatrzymam dla siebie ten sweterek, ale później dałam go w prezencie mojej siostrze. Jej też gryzienie nie przeszkadza. I ogólnie uważam, że to jest bardzo fajnej jakości włóczka, zwłaszcza po prostu w stosunku do tego, jaka jest jej cena. 100% wełny, przyzwoita, naprawdę fajna włóczka. Robiłam już z niej nie tylko właśnie ten sweterek, ale również czapki. No, tak, to prawda, że gryzie. Gryzie, jeśli ktoś jest wrażliwy, to każda wełna 100% będzie gryzła. Nie gryzie merino, nie gryzie alpaka, chociaż to też problematyczne dla niektórych.
Więc no tak jakby coś za coś. Ja lubię, mi gryzienie nie przeszkadza. I uważam, że to jest bardzo fajna i niedroga włóczka. Właśnie jak się chce spróbować, sprawdzić, czy się jeszcze potrafi. Bo ja właśnie ten pierwszy sweterek mój z Karizmy robiłam, żeby sprawdzić, czy w ogóle jeszcze potrafię robić na drutach swetry. Dobrze, to byłby ten mój pierwszy easy sweter. Robiłam go, a może jeszcze takie techniczne rzeczy, skoro już tak polecam tę włóczkę. Robiłam go na drutach 4,5. Od góry robi się ten sweter w okrążeniach. Fantastyczne jest to, że w ogóle tam nie ma zszywania, więc bardzo mi to odpowiada. I co jeszcze powiedzieć? No i w tej chwili służy mojej siostrze. To może tak, to ja tu sobie będę spoglądać na te Ravelry, żeby Wam opowiadać o kolejnych moich dokonaniach po tej wieloletniej przerwie. Dokonaniach swetrowych oczywiście. Drugi sweterek, jaki zrobiłam, to był, to zachwyciły mnie takie mieszanki Kitsilka. O tym jest akurat już jest, tutaj nie ma metki, ale wiecie o co chodzi. To jest Kitsilk. Znowu jesteśmy w krainie Dropsa, czyli Kitsilk od Dropsa i Flora od Dropsa złożone razem. I właśnie już troszeczkę bardziej się oddaliłam od tego pomysłu Dagny na Easy Sweater. Tam bardziej po swojemu zrobiłam pewne rzeczy, ale generalnie nie kombinowałam i zrobiłam taki sweterek właśnie puchaty z połączenia tych dwóch włóczek. Znowu używałam drutów 4,5. I co? Znowu powiem tak. Moher też gryzie, jak niektórzy są wrażliwi, to mogą uważać, że gryzie. I znowu ja nie mam tego problemu, tak? Włóczka Flora, o której użyłam, to jest włóczka z 65% wełny, 35% alpaki. Kitsilk ma chyba 75% moheru i 25% jedwabiu. No i właśnie z takiego złożenia bardzo fajny wyszedł sweterek. Taki właśnie puchaty, ciepły, niezwykle miły. Jedyny problem, jaki sobie wymyśliłam potem, że ten beżowy kolor niespecjalnie może jest dla mnie pasujący kolorystycznie. Postaram się wstawić tutaj zdjęcie i zobaczycie sami, czy rzeczywiście tak jest, jak ja myślę, że to nie jest po prostu mój kolor, no ale tak kupiłam, tak wymyśliłam. Na dodatek, słuchajcie, w tym nieprzygotowaniu się do tego dziergania od nowa swetrów, kupiłam tej włóczki tyle, że mogłabym jeszcze jeden taki sweter wydziergać. Mam po prostu teraz wystarczającą ilość na jeszcze jeden sweter, a tak jak już mówiłam, niespecjalnie czuję, że to są moje kolory. No właśnie. No, trudno, tak bywa. Więc to był puchaty, mój drugi sweterek. Dalej, co my tu mamy? Następny sweterek nazwałabym takim budżetowym. Dlaczego? Bo użyłam bardzo niedrogich włóczek. Niestety już nie mam całych motków. To jest ruszt alpaka silk z Dropsa znowu i włóczka skarpetkowa Fabel, taka, w takich dwóch kolorach. To zestawienie kolorystyczne znalazłam na stronie Dropsa. Postaram się Wam podlinkować w opisie tę stronę. Tam są takie gotowe właśnie pomysły na to, jakie można ze sobą konkretne włóczki ich i konkretne kolory zestawić i one będą fajnie wyglądały. I jak zobaczyłam właśnie to zestawienie, to pomyślałam sobie: wow, to ja to muszę zrobić. I początkowo, a nie, tu nawet, tak, początkowo korzystałam, żeby zacząć, znowu robiłam od góry ten sweterek i żeby zacząć, użyłam takiego wzoru też z Dropsa, który nazywa się Foggy Autumn, czyli jakby mgła jesienna. Też Wam podlinkuję ten wzór.
Ale właściwie już na etapie robienia listwy tutaj u góry zaczęłam tam sobie kombinować i zmieniać, więc nie wiem tak naprawdę, czy mogę powiedzieć, że to jest sweter zrobiony na podstawie tego wzoru. Robiłam go na drutach 5,5 i co mogę powiedzieć o tym swetrze? On jest bardzo miły, na pewno mięciutki i nie gryzący, ale po praniu się mi rozlógł. Po pierwszym praniu rękawy zrobiły się takie długie, że musiałam je skracać. One dosłownie mi sięgały dotąd, więc musiałam je skracać i chyba troszeczkę aż za bardzo je skróciłam teraz, ale już nie będę trzeci raz tego próła, czy tam drugi raz nie będę tego próła. Bardzo podoba mi się to zestawienie włóczek. Jest takie nieoczywiste, fajne, miłe. Nie spodziewałam się po prostu takiego efektu. Lubię bardzo ten sweterek nosić. Tak jak mówiłam, jest to wersja bardzo budżetowa, bo te włóczki można często kupić w takiej promocji. Więc jeśli będziecie miały ochotę na niedrogi sweter z dwóch nitek, które nie gryzą, to polecam. Pamiętajcie tylko, że one właśnie się lubią troszeczkę rozlec. Gdybym dzisiaj miała robić ten sweterek z takiego zestawienia dwóch nitek, to wzięłabym przede wszystkim odrobinkę mniejsze druty. Tutaj sobie w tym Ravelry zaznaczyłam, że używam drutów w 5,5. Wzięłabym piątki. Nie za ciasne też, żeby się nie zrobił taki, wiecie, filc zwity. Tylko właśnie taki no jednak dosyć luźno dziany sweterek. No i co? I to jest taki mój zwyklaczek, codzienniaczek. Lubię go nosić właśnie sobie po domu i fajnie się go nosi, po prostu fajnie się w nim czuję. To by był kolejny. Jak widzicie, trochę mnie wzięło na to robienie tych swetrów i robię ich dosyć sporo. Następny sweterek to był taki już teraz niedawno zimą skończony. Przepraszam. Zrobiłam go z takiej zielonej włóczki. Znowu zestawiłam dwie włóczki, tylko już tutaj nie z Dropsa, tylko z takiej firmy Holst Garn. To jest włóczka Coast. Zobaczcie, tutaj jest opis. Ona zawiera 55% wełny owczej i 45% bawełny. W 50 gramach jest aż 350 metrów, więc to jest bardzo cieniutka włóczka. Bardzo, bardzo cienka. I do tej włóczki dołożyłam jako drugą nitkę z tej samej firmy. Włóczkę Titikaka, tak się nazywa, fajnie. Może tu widać będzie. To jest 100% alpaka i w takim małym moteczku 50-gramowym jest 400 metrów tej nitki. Zestawiłam te dwie nitki ze sobą, czyli dwa cieniaki ze sobą zestawiłam. I jest to bardzo ładne zestawienie. One, te kolory fajnie ze sobą pracują. W ogóle te włóczki mają naprawdę bardzo duży wybór kolorów i te kolory są bardzo ładne, tak bym powiedziała. Włóczka jest dostępna w kilku sklepach w Polsce. Ja akurat kupowałam w owczarni. I co mogę o tym sweterku powiedzieć? Znowu robiłam go z głowy. Wydawało mi się, że już wszystko wiem o robieniu swetrów z góry. Chciałam sobie tak komfortowo porobić, nie zastanawiając się specjalnie dużo, ale uważam, że zrobiłam ten sweterek za duży. Powinien być bardziej, nawet jeśli miałby być oversize'owy na mnie, to powinien być odrobinę mniejszy. No jest taki po prostu trochę namiotowaty, jak ja to nazywam. Robiłam go na drutach 3,5, oczywiście ściągacze na mniejszych drutach. Zużyłam 4 motki tej Coast i 2,5 moteczka, to jest resztka właśnie trzeciego motka, tej Titikaki. Także jest to, no jest, on jest cieniutki, tak? On jest cieniutki, jest przyjemny bardzo w noszeniu, nie rozwleka się po zrobieniu już. Jest niesamowicie miękki, nie gryzie absolutnie to zestawienie, więc
polecam. Polecam właśnie taki miks tych dwóch włóczek. Ale no, mój jest po prostu dla mnie za duży. Tak jakbym ważyła, nie wiem, 20 kilo więcej, to wtedy może byłby bardziej mi pasujący do mojej figury. No, trudno. Pierwsze koty za płoty po przerwie dłużej. Wróciłam do dziergania, tak jak już mówiłam, i niekoniecznie wszystko wiem, a że korzystanie z gotowych wzorów jakoś tak chyba mi nie wychodzi, więc tak to wyszło z tym sweterkiem. Dobra, klikam teraz dalej, co my tu mamy. Następny skończona moja rzecz to jest właśnie ta bluzeczka, którą mam na sobie. To już dobijamy do brzegu, słuchajcie, dobijamy do brzegu. To jest bluzeczka, którą zrobiłam z włóczki 100%. O, poczekajcie, zaraz Wam ją pokażę. No dobra, miało być bez cięć, ale chyba mi to nie wychodzi, no. Taki ze mnie youtuber. Słuchajcie, więc ta bluzeczka powstała z jedwabiu. Jest to jedwab 100%, czyli bez dodatków. Włóczka nazywa się tak, o, Mandragoa, firma Rosarios 4. Nie umiem po portugalsku przeczytać, jak się mówi 4. Jest to firma, jest to właśnie tak jak już powiedziałam, firma z Portugalii. Włóczka zawiera 100% jedwabiu. Też można ją w kilku sklepach polskich kupić. I no właśnie, to jest 100% jedwab. I moje wyobrażenie o jedwabiu, chociaż już jakby powinnam trochę wiedzieć o tym, że są różne rodzaje jedwabiu, ale jakoś sobie wyobrażam, że jedwab będzie taki bardziej śliski, błyszczący, taki ekskluzywny. To, co do mnie przyszło, kiedy zamówiłam właśnie tę włóczkę, to zobaczcie, ona jest taka matowa, z takimi leciutkimi niedoprzędami. Włóczka ma w ogóle 200 metrów w 50 gramach. No i co? Kupiłam ją w dwóch kolorach. Kolorze takim truskawkowym i kolorze brązowym. To jest resztka z tego moteczka brązowego, który kupiłam. No i sobie tak pomyślałam, no chciałam przećwiczyć może jakieś ażury, może coś bardziej ambitnego, już nie taki prosty sweterek tam dziergany z góry na dół. Ale jak to zobaczyłam, no to już wiedziałam, że to jest właściwie taka bardzo rustykalna nić, taka właśnie z niedoprzędami nawet bym powiedziała. I żaden tam glamour nie wchodzi nie wchodzi w grę i muszę zrobić coś znowu takiego w sumie prostego, bo tylko tak można tę włóczkę ograć. Zaczęłam od tego, że zrobiłam próbkę. Pomimo, że tutaj było oczywiście napisane, że należy użyć drutów 2,5, max 3. Ja sobie wzięłam druty 3,5, no bo przecież najmądrzejsza na świecie jestem. I wyszła mi taka, no, rzeszoto, jak się mówi, takie sitko z dziurkami. Od razu mi się to nie spodobało, więc już do tego sweterka, do tej bluzeczki użyłam drutów mniejszych. Robiłam tą bluzeczkę na drutach, spojrzę sobie, na drutach 3, numer 3, 3 mm. Ona jest robiona również od góry do dołu. Korzystałam z wzoru znowu z dropsa, z darmowego wzoru Desert Mirage, czyli Mirage z pustyni. Też powstawiam Wam linki do tych wzorów. Dlaczego zainteresował mnie ten wzór? Ponieważ podobało mi się rozwiązanie, jakie jest tutaj w raglanie, że tutaj jest taka szeroka ta listwa raglanu i no jakoś mi się to spodobało. Tam w oryginale to jest sweterek z długim rękawem, więc już wiedziałam, że ja chcę bluzeczkę z krótkim rękawkiem i sobie to oczywiście dostosowałam do swoich potrzeb. Podobnie jak układ pasków, zupełnie tamten mnie nie pasował mi taki. No pomijam, że właśnie kupiłam tylko jedną kulkę tej brązowej wełny, jeden motek, więc chciałam wykorzystać go w inny sposób. No i to tak właśnie z tego wzoru jakby
korzystałam. Oprócz tego, że skróciłam rękawy, zmieniłam układ pasków, tam potem już robiłam zupełnie po swojemu, zrobiłam też podkrój szyi troszeczkę inaczej, bo użyłam rzędów skróconych. W ogóle we wszystkich swoich swetrach ich używam i uważam, że te właśnie darmowe wzory Dropsa mają tą wadę, że mają często podkroje z przodu i tyłu, i z tyłu takie same i trzeba to modyfikować, żeby to po prostu ładnie się układało na ciele. Dobrze, wracam teraz jeszcze na moment do buczki. Dlaczego ja wzięłam takie kolory? Ponieważ, chociaż znowu, to chyba nie są w ogóle moje kolory, no ale dobra, trudno. Już takie kupiłam i tak sobie zrobiłam tę bluzeczkę. Tam właśnie wszystkie kolory w tej Mandragoa, przynajmniej te, które są dostępne w polskich sklepach, są właśnie takie przytłumione, takie matowe, jakby zadymione. I niespecjalnie jest coś w tym stylu, który mi by bardziej odpowiadał. Nie ma takich tam buczek, nie ma tej kolorystyki zimnej, wszystko jest właśnie takie bardziej ciepłe. Jest jeden ładny niebieski i właśnie. Czy ja bym to znowu kupiła i czy ja bym z tego dziergała? Tak, tak. Zastanawiam się nad tym właśnie kolorem niebieskim. Chociaż powiem Wam, że nie jest to włóczka dla osób początkujących. To jest włóczka trudna w przerabianiu. Ona lubi sobie tak żyć własnym życiem na drutach. Trzeba się pilnować, uważać, bo łatwo jest zrobić takie porozciągane te oczka. Więc no jest taki dosyć w robieniu, wymaga skupienia i uwagi ta włóczka. Ale efekt końcowy bardzo mi się podoba. Nareszcie zrobiłam coś, co nie jest mi za duże. I co? I kiedy uprałam tę gotową bluzeczkę, no to nic mi się nie rozciągnęło. Na dodatek ten właśnie taki sznurkowaty, rustykalny wygląd tej włóczki nieco się zmienił. Ona się zrobiła bardziej delikatna, taka miła. Jest w ogóle, ta bluzeczka jest bardzo miła w dotyku, absolutnie nic tu nie gryzie, no bo to jest jedwab, tak? Ona też nie grzeje, tak? To jest fajny na rzecz na lato, kiedy są upały, bo jedwab ma taką cechę, że nie grzeje, więc jest bardzo, bardzo fajny właśnie na takie letnie wyroby. To może tyle o tej włóczce i o tej bluzeczce. Postaram się tu powstawiać jakieś zdjęcia tych moich zrobionych sweterków i bluzeczki, bo to już właściwie jest ostatnia rzecz, którą zdążyłam zrobić od czasu, kiedy wróciłam do robienia większych form, nie tylko skarpetek na drutach. Jeszcze teraz powiem Wam troszkę o tym, co aktualnie robię, bo oczywiście jak już się rozpędziłam, to już nie umiem przestać i robię następny sweterek. Tym razem kupiłam sobie... Historia w ogóle jest taka, że kupiłam tę włóczkę Drops Air, nie wiem, powietrze, na czapkę. Zrobiłam sobie czapkę. I okazało się, że ta czapka ma się nijak do moich wyobrażeń o tym, jak czapka powinna wyglądać. Ona się okazała jakaś taka, no nie wiem, przewiewna. Nie, w ogóle nie. Sprułam tą czapkę. Nie będę Wam pokazywać wcale, jak wyglądała. No i co? Zostały mi takie dwa moteczki tej włóczki i sobie pomyślałam, że no to może trzeba dokupić i zrobić z tego sweterek. To jest taka włóczka napompowana powietrzem. Ona wygląda trochę tak, jakby to była taka rureczka z jakiegoś włókna sztucznego. Jak ona się nazywa tutaj? Co tutaj jest? To jest 65% alpaki, 28% poliamidu i 7% wełny. I ten poliamid to jest właśnie ta rureczka jakby. A na to są, nie wiem, naigłowane czy co, te włókna naturalne. Ona jest niesamowicie lekka, taka właśnie puchata. W 50 gramach jest 150 metrów, a jest tutaj według producenta przeznaczona na druty numer 5. Ja już oczywiście zanim dokupiłam te moteczki, zanim zaczęłam robić ten mój kardigan, bo zaczęłam robić kardigan, to już sobie przeczytałam, że ta włóczka też lubi się rozwlekać. Więc już profilaktycznie, słuchajcie, robię ten kardigan w rozmiarze
mniejszym niż wypada według moich wymiarów, czyli robię taki rozmiar M, SM, tak coś w tym mniej więcej stylu. Pokażę Wam, ile mam, jak to teraz wygląda i co za wzór dziergam. Robię kardigan, tak jak już powiedziałam. Mam, o właśnie, tyle body. Też zaczęłam od góry, ale inaczej. To nie jest wzór taki typowy, ponieważ nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, jeśli lubicie dziergać właśnie z wzorów Dropsa, tam pojawiło się trochę nowości, nowych wzorów. Uważam, że bardzo fajnych, ciekawych, takich troszkę nietypowych. Może, no generalnie uważam, że sporo tam jest fajnych rzeczy do sprawdzenia. I ten kardigan, on się nazywa Elodie. Też wstawię Wam link do wzoru. Zaczynało się w ten sposób, że tutaj nabierało się oczka na jakby górną krawędź tyłu, to co będzie potem tutaj na szyi, a potem się dobierało z obu stron i ten tył, zobaczcie, wygląda trochę tak, o, ponieważ później oczka przodów były dobierane w tych miejscach. Bardzo taka ciekawa konstrukcja, trochę inna. Tutaj jest miejsce, gdzie będą dorabiane rękawy, też nabierane i dorabiane. Więc no mam nadzieję, że mi to się uda. Tak jak mówię, no, moja przerwa w dzierganiu troszeczkę spowodowała, że może mniej tak sprawnie sobie radzę z różnymi takimi trikami konstrukcyjnymi. Już oczywiście nie mówię o tym, że różne rzeczy się zmieniły, tak? Kiedyś może były takie pomysły, może ja po prostu o nich nie wiedziałam, ale teraz robi się sweterki generalnie trochę inaczej. Jest dużo fajnych wzorów, które robi się od góry do dołu bez zszywania. Mi to bardzo odpowiada. Ja się uczyłam robić swetry raczej od dołu do góry i jeszcze zszywane po bokach, zszywane na raglanie itd., itd. No i właśnie, tak pomyślałam sobie, że kupię sobie gazetkę, słuchajcie. Zaraz Wam ją pokażę. No i właśnie, w tym takim zajawce na robienie sweterków pomyślałam sobie, że o, przecież ja kiedyś robiłam sweterki korzystając z wzorów, które ukazywały się w gazetkach. Takich po prostu, które można kupić w kiosku. Teraz już kioski przestały istnieć, no ale są jakieś tam empiki inne. I znalazłam, że ta gazetka, z której już kiedyś, bardzo dawno temu, nie wiem, w latach 90. korzystałam, nadal się ukazuje, jest sobie i kupiłam tę gazetkę. Ale powiem Wam, że to, co tutaj znalazłam, to mnie dosyć mocno rozczarowało. Nie jeśli chodzi o modele, bo sweterki są bardzo ładne. Podobają mi się, natomiast pokażę Wam może jakieś, które uważam, że są takie wow. Na przykład to jest taki fajny sweterek z moherku. No bo właśnie chciałam sobie przypomnieć, jak się robi te warkocze, te wszystkie ażury, wiecie, ja to kiedyś robiłam. A jakoś, nie wiem, jeszcze nie miałam odwagi do tej pory się za to zabrać i myślałam, że właśnie trzeba jakby wejść drugi raz do tej samej wody, czyli kupić sobie gazetkę, z której kiedyś się robiło. Tutaj gdzieś jest właśnie ten, o, tu jest ten na okładce, bardzo fajny kardigan, taki. Ja myślałam, że on jest robiony od góry, tak jak teraz się robi, tak? A tutaj niestety, słuchajcie, wszystkie wzory tych pięknych sweterków są robione w taki tradycyjny sposób, czyli ze zszywaniem boków, ewentualnie właśnie robione od dołu i potem, ten jest akurat robiony dookoła, ten tutaj, ale od dołu. Wszystkie one właśnie są taką metodą tradycyjną, czyli nie na łatwiznę, czyli od góry i bez zszywania, tak jak to już sobie przećwiczyłam w tych moich dotychczasowych projektach, które właśnie w ciągu ostatniego roku robiłam. Tylko właśnie są no tak tradycyjnie robione, więc na razie chyba odłożę tą gazetkę. Nie wiem, czy się tutaj na coś skuszę.
No bo jakoś nie mam ochoty na razie na takie dzierganie, więc zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, to jeśli chodzi o moje projekty, które są teraz na... Aha, no jeszcze nie pokazałam Wam moich najnowszych skarpetek, to nie na temat. Teraz będzie nie na temat. Teraz Wam pokażę moją skarpeteczkę. Tutaj mam już pięte, już ściągam tutaj oczka z pięty. Tak wygląda. Tu jest kamerka, to tu powinnam przybliżyć. Dobrze. Robię zwłoczki, którą Wam pokazywałam tydzień temu, kiedy właśnie opowiadałam o robieniu skarpet. Teraz ona będzie wyglądać inaczej, ponieważ jest po prostu przewinięta. To jest włóczka Manos de Uruguay, ale chciałam powiedzieć Allegro, ale nie, Alegria, Aleria, jakoś tak się nazywa, zaraz sprawdzę. Alegria, czyli tak trochę jak Allegro. To jest włóczka typowo skarpetkowa i właśnie ona jest w takim zestawie dwóch, jeden jest duży motek i drugi mały, pasujący do niego właśnie napięty palcem. Można by też zrobić, pewnie jeszcze by wystarczyło na ściągach u góry. Jakoś mam taki plan, że użyję tej pasującej włóczki na pięty i palce. Włóczka jest tak jakby barwiona była trzema kolorami, jak zwijałam, to zauważyłam. Jest taki różowy, pomarańczowy i taki petrol. Układa się w takie właśnie paski. Nie wiem, czy tam na przykład w sweterku to może by mi się to nie podobało, ale w skarpetkach uważam, że jest po prostu bardzo fajne. I co? I ona jest bardzo dobrej jakości. Naprawdę. To jest jakieś merino, oczywiście z dodatkiem włókna sztucznego, bo to jest typowo skarpetkowa włóczka. Ale jakość bardzo, bardzo dobra. Mięciutka niesamowicie. Robię skarpetki w rozmiarze damskim. Może uda mi się je zrobić dla siebie. Także to jest taki mój ostatni projekt. Słuchajcie, te skarpetki zaczęłam wczoraj i już mam tyle zrobione. Także idzie mi szybko. Oczywiście robię je po prostu z głowy. Bez żadnego wzoru, bez żadnego jakiegoś przepisu na skarpetki, po prostu jadę z pamięci. Dobrze, to teraz może troszkę powiem o tym, jakie ja mam plany, co ja sobie wymyśliłam, co chcę dalej dziergać. Pokażę Wam też włóczki, jakie kupiłam sobie właśnie na te projekty już na lato. Dobrze, zacznę od włóczki, którą sobie chyba zamówiłam jako gratis, jako taki przy większym zamówieniu po prostu z punktów skorzystałam w kokonkach, chyba tak to było. I kupiłam sobie, wziąłam sobie taką jeden motek włóczki, która ma w swoim składzie bawełnę i len. Zaraz Wam powiem, ile tu jest tego. 53% bawełny i 47% lnu. Jest to włóczka dosyć gruba, jak na takie letnie dziergi. Tutaj jest napisane, żeby robić ją na drutach 5 mm i w takim moteczku jest 85 metrów w 50 gramach. Ja wybrałam taki kolor granatowy. Zrobiłam próbkę, uprałam ją. Moje próbki są takie małe, jak widzicie. I co? I zwątpiłam. Bo ja nie mam pomysłu na razie, co można by z takiej lnianej włóczki zrobić. Jeszcze się waham, czy dokupić tej włóczki, czy zrobić właśnie coś z tej włóczki sobie na lato, czy właśnie z tego koloru, bo tam wybór kolorów jest dosyć ograniczony, a ja no nie czuję się dobrze w tych beżach i takich bladych kolorach. To też jest taki dosyć mocno przytłumiony ten niebieski, no ale to jest po prostu też sprawa tego, że to jest z lnem, więc tam ten kolor taki po prostu już musi być. Nie wiem, myślę, co można by zrobić z takiej włóczki.
Czy może poszukać jakiejś innej z dodatkiem lnu? Bardzo mi się podobają te właśnie włókna, ale nie wiem, czy taka gruba lniana włóczka to jest to, czego ja szukam. Myślę, tak jak mówię, myślę na razie nad tym. Druga rzecz, którą sobie kupiłam, to jest oczywiście niemądrze, bo teraz jest taka fajna promocja na te włóczki dropsowe bawełniane, a ja kupiłam szybciej, ale trudno. Już po prostu nie mogłam się doczekać. Czekałam na wiosnę. I kupiłam muskat taki, w takim kolorze. Kolor mi się bardzo podoba. Natomiast włóczka... No, nie wiem. Nie wiem. Nie robiłam jeszcze próbki. Muszę pomyśleć, zobaczyć, sprawdzić. Pewnie jakaś bluzeczka letnia powstanie. Co to jest ten muskat? To jest bawełna merceryzowana, czyli właśnie taka z połyskiem. 100% bawełny. Tutaj w 50 gramach jest 100 metrów, więc też dosyć gruba, na druty 4 mm. Miałam jakiś nawet pomysł na konkretny wzór też z dropsa na tę włóczkę, ale na razie robię inne rzeczy i sobie ten muskat odłożyłam. Może za chwilę się nim zajmę i coś wymyślę fajnego, co można by z niego zrobić. I kupiłam, chyba jeszcze gorszego wyboru dokonałam, bo kupiłam włóczkę Paris, też bawełnianą. Jakoś tak nie pamiętałam, jakie te bawełniane włóczki są fajne i nie wiem, czy dobrze wybrałam. Takie są dziwne trochę, ale może nie mam racji. To jest 100% bawełny, 50 gram, zawiera 75 metrów, taka włóczka. No i to już w ogóle wygląda trochę jak sznurek, nie wiem. Nie wiem, może jest trochę tak jak z tą mandragą, że jak się wydzierga coś, to będzie fajniejsze. Kupiłam sobie dwa kolorki, taki blado-niebieski i do tego granatowy. I chciałam zrobić sobie bluzeczkę w paski, w takim trochę stylu marynarskim. Może mi się to uda. Kolory mi się bardzo podobają, ale nie wiem, jak ona się będzie zachowywać później. Zobaczymy. To moje dwa takie projekty, które chciałabym zrobić, z których takie dwa komplety włóczki, które chciałabym wykorzystać właśnie na jakieś letnie bluzeczki. Tak jak już mówiłam, jest teraz promocja na włóczki dropsowe, ale ja zastanawiam się, czy nie kupić sobie jeszcze czegoś może z innej firmy, czegoś fajniejszej jakościowo, jakiejś mieszanki fajnej, bawełny na przykład z jedwabiem, czy może jeszcze dokupić sobie tej mandragory z tego Rosarios. Generalnie chodzą mi po głowie właśnie takie kolejne jakieś fajne letnie bluzeczki. Nagadałam się, trochę Wam opowiedziałam dzisiaj o tym, jak to jest, jak się wraca do robienia sweterków i większych form na drutach po dłuższej przerwie. Troszkę właśnie, nie wiem, czy to tak wybrzmiało, ale chciałam powiedzieć, że dużo rzeczy się zmienia. To nie jest tak, że wchodzi się do tej samej rzeki po kilku latach przerwy i wszystko jest tak, jak było. Są nowi projektanci, są nowe włóczki, więc troszeczkę tak, jakbym zaczynała od zera się czuję, ale troszeczkę jednak czuję, że to moje doświadczenie wcześniejsze, wiele lat jednak robienia na drutach, gdzieś tam procentuje i nie jest tak, że zaczynam od zera. Oczywiście pewnych rzeczy się nie zapomina, tak jak jazdy na rowerze, więc na szczęście umiem robić na drutach. Natomiast parę rzeczy właśnie jakby uczę się od nowa. To chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy piątek pełen inspiracji. Napiszcie mi, czy takie tematy właśnie jak robienie na drutach sweterków, bluzeczek, większych form w ogóle Was interesują. Postaram się umieścić w opisie właśnie linki do tych wzorów, z których ja korzystam. Są to wzory darmowe. Jeszcze na razie nie odważyłam się kupić żadnego płatnego wzoru i nie robiłam nic z takich wzorów płatnych.
teraz nie robiłam, bo kiedyś oczywiście korzystałam z takich wzorów. Jak widzieliście, zakup gazetki okazał się dosyć nietrafiony, więc nie wiem, na ile chcę wchodzić w jakieś koszty związane z kupowaniem wzorów. Też mam jakiś swój styl, swój to o stylu mówię, o tym, co mi się podoba, kiedy mam to nosić, a w końcu rzeczy, które sobie dziergamy, robimy po to, żeby je nosić. Więc niekoniecznie wszystko mi się podoba, co jakby gdzieś tam krąży po sieci, co inne osoby dziergają. Ja nie lubię takich bardzo ozdobnych wzorów, nie lubię takiego stylu, który ja nazywam nadmiarowym, czyli gdzieś tam takiego wypełnionego, przestrzeni tej dzianiny wypełnionej jakimiś tam warkoczami, nie wiadomo jak licznymi i dużymi ażurami, więc na razie po prostu sobie obserwuję, patrzę, co jest dla mnie ciekawe, co jest fajne, co chciałabym dziergać. Staram się nie rzucać na wszystko jak leci, bo teraz jest moda na to, więc staram się te mody filtrować przez swoje jakieś potrzeby, przez to, co chciałabym mieć w swojej szafie, krótko mówiąc. Bo łatwo jest właśnie narobić, znaczy łatwo jak łatwo, można właśnie popaść w coś takiego, że rzucamy się na kolejne projekty, bo widzimy, że inni je dziergają i takie chcę to też robić, tak? No właśnie na takiej zasadzie na przykład nie weszłam w robienie swetra, tego spod, teraz bardzo dużo osób go robi. Mi się on podoba, obiektywnie uważam, że jest bardzo ładny, wzór jest ciekawy, dałabym radę na pewno go zrobić, bo żakardy nie stanowią dla mnie problemu. Akurat to, co Wam dzisiaj pokazywałam, to nie było nic żakardowego, ale nie jest to dla mnie kłopot robić żakardy. Natomiast jak sobie pomyślałam o tym swetrze, że miałabym go nosić, to no, sprawa wygląda tak, że on jest moim zdaniem bardzo ciepły. To jest sweter, w którym będą dwie warstwy zawsze, no przez to, że jest cały robiony żakardem. Tam, z tego co wiem, są dwie nitki moheru i jedna nitka jeszcze czegoś dołożona, więc mamy bardzo taką mięsistą dzianinę, grubą, warstwową. Moher jest jeszcze taki właśnie, ma dużo powietrza w sobie, więc tym bardziej będzie to ciepła rzecz. Na pewno nie chciałabym go robić teraz, bo wydaje mi się, że to jest może fajne na jakąś mroźną zimę, ale czy na lato? Nie wiem. Ciekawa jestem, jak będzie się ten sweter sprawował osobom, które te piękne udziergi zrobiły. Naprawdę bardzo ładne są to dzianiny. No aż kusi, żeby to na druty wrzucić i też sobie zrobić, ale ja chyba właśnie nie mam jeszcze przestrzeni w szafie na taki sweter. Stąd no, niekoniecznie biorę się teraz za dzierganie spoda. A inne fajne pomysły, to może następnym razem, o takich, które gdzieś tam mnie kręcą i chciałabym może kiedyś się za nie zabrać. A na dzisiaj to już wystarczy tego gadania, tak myślę. Dziękuję Wam bardzo, że wytrwałyście do końca. I co? Do zobaczenia w następnym tygodniu, kiedy znowu będę mówić o jakichś swoich inspiracjach, nie wiem, czy drutowych, czy innych, może trochę o przędzeniu na przykład poopowiadam. A dzisiaj Wam bardzo dziękuję za uwagę. Buziaczki. Pa, pa. Do zobaczenia.